Niech cała negatywna energia zostanie przetransformowana. Niech wszystkie złe intencje, wszystko, co nam nie służy, wszystko, co przeciwko nam i nie wspiera naszego wzrostu, zostanie przetransformowane w pozytywną, twórczą, sprzyjającą i pełną miłości energię. Amen. Hej kochani, witam Was wszystkich serdecznie na naszym kanale Anielskie Przesłania. Z tej strony Dora, witajcie moi drodzy. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, witam Cię serdecznie. Zasubskrybuj koniecznie, aby nas nie zgubić. Jeśli powracasz, witam Cię ponownie. Mam nadzieję, że masz się przecudownie. Dziękuję za każdy like, komentarz, subskrypcję, udostępnienie oraz kochani za Wasze super podziękowania. Dziękuję z całego serducha. A więc dzisiejsze przesłanie będzie dla moich wodniczków, wodniki w Słońcu, Księżycu, Ascendent, w węźle księżycowym, być może macie znak wodnika w jakimś umiejscowieniu planetarnym lub jesteście w jakiejś sytuacji lub relacji z naszym wodniczkiem. A więc, drodzy aniołowie, przewodnicy duchowi, przodkowie i najwyższe istoty miłości i światła, proszę, pomóżcie mi dziś w tym przekazie. Jakie najważniejsze wskazówki, porady, wiadomości i informacje macie do przekazania dla naszych wodniczków? Co jest najistotniejsze w tym czasie? Pustka. Zatrzymaj się. Przyjmij pustkę. Wielkie kosmiczne łono. Uzdrawiacie się. Dokładnie tak, kochani. Taką energię otrzymałam tuż przed samym czytaniem. Bardzo możliwe, że czujecie się w ostatnim czasie osłabieni. Zaraz przed rozpoczęciem tego czytania zaczęła mi lecieć krew z nosa, co nie jest u mnie częstym przypadkiem. Także miałam wrażenie, że to dotyczy się typowo Was, bo to dosłownie było na chwileczkę i za chwilę przestało. To było dosłownie tak jakby w momencie, kiedy weszłam w tą medytację i zaczęłam się wczuwać, to zaczęłam odbierać tutaj jakby takie pierwsze... Tak, słoneczko świeci, także zdecydowanie może być to nawet dla nas potwierdzeniem. Bardzo możliwe, że staracie się w tej chwili bardziej o siebie dbać, dbacie o siebie, jesteście delikatniejsi, odpoczywacie być może. Bardzo możliwe, że izolujecie się troszeczkę od ludzi z zewnątrz, którzy mogą gdzieś tutaj wpływać na Was w taki czy inny sposób. Może to być dla Was takim nawołaniem, żeby pamiętać o tym, że każda jedna chwila ma dla Was znaczenia. To, co robicie w tej chwili, ma ogromny wpływ na to, dokąd idziecie. Kiedy wyznaczasz sobie cele w swoim życiu, to musisz pamiętać o tym, że tworzysz je każdą swoją myślą, każdym swoim słowem, każdym działaniem. Być może trzeba przejrzeć swoje cele i zastanowić się, w jaki sposób takie krótkie chwile w Twoim codziennym życiu mają wpływ na tworzenie szerszego obrazu być może, na to, dokąd idziecie, dokąd zmierzacie, nie wiem, co planujecie. Także pustka może mówić nam o tym, że czas się zatrzymać, tak? Że czas pewne rzeczy tutaj przeanalizować, przerobić tak jak należy, że trzeba się być może uleczyć po pewnych rzeczach, że musisz uzdrowić swoje ciało po czymś. Tak? Dla mnie obydwie te karty mówią o tym, jakby to był dla Ciebie czas, nie wiem, odpuszczenia, jakiejś pauzy, równowagi, powrotu do sił. Jest tutaj tak jakby zakończenie pewnego cyklu w Twoim życiu, po którym się uleczasz. Odpuść kontrolę po prostu, odpuść pewne rzeczy i zaopiekuj się teraz sobą. Nic w Twoim życiu nie dzieje się bez powodu. Wiele rzeczy może się zmienić w Twoim życiu, kiedy zaczniesz w pełni pielęgnować siebie, kiedy oddasz sobie czas, energię, przestrzeń. Być może jesteście w tej chwili, nie wiem, wzywani do tego, żeby odrzucić wszystko to, co wiesz, i z czym się utożsamiasz. Nie wiem, jest tutaj coś, co Ciebie przeraża, bo może masz takie poczucie, że powinieneś lub powinnaś coś zrobić. Jednak to, tak, ta karta, jako taka pierwsza główna energia, która nam się tutaj pojawia, pustka, czyli zatrzymaj się, wciśnij pauzę, to jest to dla Ciebie taki pewny znak, że najproduktowniejszą rzeczą, jaką możesz teraz zrobić, to zadbać o siebie. Że musisz zrozumieć, że pewne rzeczy się zatrzymały, po to, aby móc siebie naprawić. Dlatego być może pewne rzeczy odkładają się w czasie. Regeneracja organizmu, uzdrowienie fizyczne, psychiczne,
emocjonalne, mentalne. Pamiętaj o tym, że na wszystko jest odpowiedni czas. Jedna i druga karta mówi nam, bo tutaj jest właśnie też o tych cyklach, o zakończeniu zimy, o tak jakby o otwarciu się na ten nowy sezon, sezon wiosny. My jesteśmy, tak samo jak planeta Ziemia, my też jesteśmy tymi energiami, tak? Jesteśmy istotami sezonowymi, cyklicznymi i czasami musimy po prostu włączyć pauzę, żeby móc siebie zregenerować, tak? Nie możemy być zawsze aktywni, nie możemy być zawsze w pełnym rozkwicie i za każdym razem mieć masę energii, żeby działać. To jest dla Ciebie nawołanie, żeby odpocząć, żeby nabrać energii, żeby zwolnić, żeby uzupełnić zapasy, żeby się uleczyć. Twoje ciało jest jedynym, jakie masz i musisz po prostu je szanować. Musisz o nie zadbać tak, jak należy. Także to jest do Ciebie wezwanie o wzięcie odpowiedzialności za Twój dobrostan. Musisz zawalczyć o siebie. Bardzo możliwe, że ciągle gonisz, pędzisz, wydaje Ci się, że czas Ci się kończy, że musisz zrobić pewne rzeczy, że nie ma czasu. Jednak jeśli nadal będziesz tak pędzić, to może się to odbić na Tobie no, niezbyt pozytywnie. Mam wrażenie, że to w pewnym stopniu jest jakieś takie troszeczkę ostrzeżenie, tak? Ostrzeżenie, a z drugiej strony, jeżeli już się zajmujecie sobą tak jak należy, to jest to poklepanie po ramieniu, dobrze robisz, rób tak dalej, tak? Jeżeli pędzisz, to nie jest właściwa droga, tak? Jeśli będziesz tak pędzić, to w pewnym momencie poczujesz zmęczenie i no i trzeba będzie tutaj pewne rzeczy, nie wiem, może zaprzestać. Każdy, kto biegnie przez życie, jakby to był wyścig, w końcu doświadczy wyczerpania. A dojście do siebie po czymś takim trwa dużo dłużej niż odpoczynek by Wam zajął, na który moglibyście tutaj, nie wiem, być może regularnie wprowadzić jakiś taki odpoczynek, być może wprowadzić jakieś takie zdrowsze priorytety do Waszego życia. Jesteście wzywani, żeby zwolnić, żeby odpocząć, żeby odzyskać siły i się odmłodzić. Kiedy ostatnio wzięliście sobie urlop, wolne w pracy, cały weekend? Zadbaj o swoje ciało, o siebie, o swój umysł. Daj sobie dość czasu na odpoczynek, kiedy czujesz, że wyczerpuje Ci się paliwo. Masz dosyć czasu, pamiętaj o tym. Czas się nie kończy. Kiedy zrobisz coś dla siebie, kiedy zadbasz o siebie tak jak należy, to zobaczysz, że życie nagnie się do Ciebie, że wszystkie rzeczy zaczną się tak jakby łagodniej układać. Być może trzeba tutaj odpuścić pewne relacje, zaakceptować to, kim jesteście, że nie pasujecie już być może z gronem ludzi, z którym dotychczas gdzieś tutaj rezonowaliście. Musicie się zwrócić w odpowiednią dla siebie stronę, co należy zrobić. Zobaczmy tu, kochani, bo mnie ta talia dzisiaj wzywa. Także zobaczmy, być może tu będą dla Was jakieś, jeśli ktoś jest ciekawy, cóż to za talia. Meaning Tarot. Zawsze możecie sobie zrobić zrzut ekranu, jak pokazuję, i później wyszukać w Google. Większość moich talii jest w języku angielskim. 90% talii. Staram się tutaj najwięcej mówić o tych polskich taliach, ale zobaczmy, kochani, co nam się tutaj pokaże dla Was. Co było w przeszłości, co ma wpływ na tą sytuację aktualną, bo to tu coś ma wpływ na Wasze zdrowie w dużej mierze. Dobrze, także widać, że no być może jesteście, nie wiem, albo rodzicem, albo gdzieś macie tutaj dużą odpowiedzialność, być może jesteście szefami, albo tak, kojarzy mi się tutaj taka energia Queen Bee, ponownie mam, czyli takiej pani swojego losu. Bardzo możliwe, że wydaje Wam się, że to już bardzo długo trwa. Chcecie odzyskać kontrolę nad pewnymi rzeczami, które odkładają się w czasie, tak? Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że w końcu dostajecie możliwość na kreowanie czegoś, na robienie czegoś, że już czas, nie wiem, być może podjąć pewne akcje odnośnie swoich pomysłów, idei, ale być może zbyt wiele pokładacie w sobie. Jest jakiś inny sposób na zrobienie czegoś, aby nie było to dla Was takie ciężkie, aby to nie było takie wykańczające, albo być może wprowadzenie pewnej równowagi. Trzeba się skoncentrować na swoich celach, które Ci przyniosą wielki sukces. Zobaczmy aktualną sytuację, co się dzieje tu i teraz. Dobrze, czyli no widzę, że gdzieś tutaj jest jakaś trudna prawda dla Was, ale widzę, że wolicie tą trudną prawdę niż słodzenie i kłamstwa jakieś. Musisz powiedzieć tutaj o czymś ważnym. To pomoże Ci rozwiązać Twoje problemy. Musisz zakomunikować coś, wyrazić coś.
To jest najlepsze dla wszystkich. Inteligentnie do tego podejść. Bardzo możliwe, że chodzi tutaj o pewną, nie wiem, podział majątku, równowagę, wprowadzenie równowagi. Mam tutaj wagę i byka. Jakaś prawda, jakaś ważna prawda, teraz, tu i teraz, coś, co jest bolesna prawda, tak? To jest zdecydowanie bolesna prawda, ale widać, że dzięki temu podejmujecie jakieś takie logiczne działania, odzyskujecie swoją siłę. Jakiś przełom, jakiś ważny przełom. Zobaczmy w takim razie nieoczekiwane wydarzenia. Co do Was idzie? O, jakieś wątpliwości? Odpoczynek. Potrzebujecie odpoczynku, kochani. To o tym jest mowa dzisiaj. Wy potrzebujecie odpoczynku. Być może tutaj lada moment coś się wydarzy i musicie zrozumieć, że nie możecie pędzić przez życie, że musicie dać sobie czas na uzdrowienie. Odsuń się od wszystkiego, aby uzyskać jakąś nową perspektywę. Musisz przeznaczyć czas na to, aby, nie wiem, się uzdrowić. Dzięki temu uzyskasz te odpowiedzi, których potrzebujesz. Dzięki temu być może będziesz w stanie się zregenerować. Być może jest tutaj jakaś sytuacja związana z znakiem zodiaku wagi. Waga, skorpion lub byk. Mam też raka. Może to mówić o jakiejś relacji. Trzeba otworzyć swoje serce. Być może powiedzieć o pewnych rzeczach, aby otrzymać to, na co zasługujecie. Powiedzieć jakąś ważną prawdę. To pomoże Ci rozwiązać Twoje problemy. Tak jakby rozwiązujecie jakieś problemy w praktyczny sposób, poprzez być może zmianę pewnych rzeczy. Może, nie wiem, pauzujecie teraz, aby podjąć pewną decyzję. Być może jest to dla Was nawołaniem, aby nie śpieszyć się tutaj z podjęciem pewnej decyzji, aby odpocząć, pozwolić sobie uleczyć się, zanim coś zrobicie. Aby nie reagować, tylko odpowiadać. Także wciśnij pauzę, zaczekaj, zanim podejmiesz jakąś decyzję. Trzeba najpierw wprowadzić balans, tak? Skoncentrować się, jakie są Twoje priorytety, zanim podejmiesz jakieś decyzje ważne. Najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji. Uzdrowienie, regeneracja, odrodzenie, odnowienie, tak? Widać, że to będzie dla Was sprzyjające. Jest tutaj coś, co jest być może bolesne, ale jest to coś, co Was inspiruje do nowego, tak jakby udaje Wam się być może dzięki temu, nie wiem, uniknąć czegoś bolesnego, regenerujecie się być może po czymś, zaczynacie planować jakieś nowe rzeczy. Postaraj się spojrzeć wstecz na swoją przeszłość, zobaczcie co, gdzie jesteście i co osiągnęliście w swoim życiu. To jest coś ważnego dla Was. Bardzo możliwe, że chodzi tutaj również o miłość, o jakąś relację. Nie pozwól na to, aby się koncentrować na rzeczach, które nie są ważne, bo przez to mogą Was minąć jakieś, nie wiem, dobre możliwości, oferty. Dokładnie, tak jakby były nowe możliwości. Mamy głupca, tak? Czyli nowy start, nowy początek. Może to mówić o nowej przygodzie. Nowy potencjał jakiś. Otwórz swoje skrzydła i leć. Być może w tej chwili w życiu wydaje Ci się ciężkie, ale być może jest ktoś w pobliżu, kto jest w stanie Ci pomóc w tej sytuacji. Być może czujecie się niepewnie, nie chcecie prosić nikogo o pomoc. Zdecydowanie widać, że tutaj tak jakby miało do Was przyjść rozwiązanie tej sytuacji, postęp, ruch, tak? Mamy rydwan, bardzo możliwe, że otrzymujecie jakieś wsparcie emocjonalne od kogoś, co pozwala Wam się skoncentrować na Waszym celu. Gdzieś tutaj tak jakby taką determinacją podchodzicie do jakiegoś działania, być może coś, co jest związane z nowym początkiem, planujecie tutaj pewne rzeczy, być może znajdujecie inspirację do tego, aby podjąć jakieś działanie. Jest tu silne nawołanie, aby słuchać wewnętrznego głosu, aby słuchać swojej intuicji. Co to przyniesie? Wow, piękna energia, kochani. Także dla niektórych z Was może to mówić o ciąży, dla niektórych z Was może to mówić o
o tym, że będziecie szczęśliwi z rezultatów tego, co tutaj podejmujecie, do czego podejmujecie działanie, tak? Że kiedy spojrzycie w przeszłość, to będziecie mieć w sobie wdzięczność za to, że podjęliście się takich, a nie innych działań. Że to, czego się podjęliście, zaowocowało tak, jak należy. Być może szczęśliwą rodziną, być może dotychczas trzymaliście się tutaj czegoś kurczowo, ale tutaj przychodzi dla Was spełnienie marzeń, kochani. Jakieś ważne zmiany. Widać, że tak jakby poprzez zmianę perspektywy, poprzez zmianę, nie wiem, miejsca dla niektórych z Was, tutaj być może jakieś podróże albo przeprowadzki. Bardzo pozytywne. Dla mnie tu się pokazuje spełnienie marzeń, być może założenie rodziny. Równowaga i odpoczynek są krucjalne w tym temacie. Nie bierz zbyt wiele na siebie. Pamiętaj o tym, że są inne opcje, inne możliwości na to, aby zrobić pewne rzeczy w łatwiejszy sposób. Niezbędne akcje do podjęcia. Dobrze, także tutaj ktoś może być osłabiony, może nie mieć w sobie wystarczającej siły, aby dźwignąć pewne rzeczy. Bardzo możliwe, że ktoś bierze na siebie zbyt wiele. Dlatego tutaj pewne rzeczy trzeba przemyśleć. Bardzo możliwe, że ktoś jest po prostu przemęczony i znudzony i zdemotywowany, komuś się po prostu nie chce tutaj pewnych rzeczy robić. Musisz użyć swojej intuicji, bo to jest Twój najlepszy kompas. Pamiętaj, aby najpierw zadbać o siebie, zanim zadbasz o innych. Bardzo możliwe, że tutaj chodzi o Twoją kreatywność. Musisz odzyskać balans. Zanim będziesz w stanie być może, nie wiem, dzielić się z innymi, zadbaj o siebie, zanim będziesz w stanie zadbać o innych. Chodzi o Twoje spełnienie emocjonalne. Już czas, aby podjąć działanie. W tej chwili jest dobry czas, żeby zrobić to, co zamierzacie zrobić. Coś, co jest być może związane z jakimiś współpracą, finansami. Musisz słuchać swojej intuicji. Postaraj się spojrzeć na pewne rzeczy z czyjejś perspektywy. Tutaj jest pewien jakby brak zrozumienia. Widać, że pewne rzeczy tutaj się ułożą w całość i będą pozytywne rozwiązania. Zobaczmy jeszcze najważniejsze wskazówki. Także tutaj bardzo możliwe, że Twoja siła zostanie przetestowana. Twoja odwaga, Twoja siła. Bardzo możliwe, że znacie tutaj prawdę, wiecie o pewnych rzeczach, gdzie być może ktoś, z kim celebrowaliście, tak? Ktoś na przestrzeni domu, być może wspieraliście pewne osoby, staraliście się przejąć pewne obowiązki lub pewien ciężar za inne osoby, ale wiecie o tym, że to jest zbyt wiele, więc trzeba tutaj wprowadzić zdrowsze reguły, zdrowsze zasady, tak? Coś, co będzie dla mnie odpowiednie, bo ja nie jestem w stanie wszystkiego dźwigać. Nie jestem w stanie wszystkiego zrobić. Muszę podjąć tutaj zdrowe wybory, co będzie dla mnie lepsze i pewne rzeczy oddelegować, aby inni to zrobili dla mnie. To przyniesie Wam dużo więcej radości, spełnienia, spokoju, satysfakcji, tak? W tej chwili być może poprzez to, że za wszelką cenę staracie się zadowolić innych, podejmujecie być może współpracę z innymi ludźmi, zdradzając siebie samych, bo nie dajecie sobie przestrzeni. Potrzebujecie być może uzdrowienia, trochę izolacji i tak dalej. Także potrzebujecie też zrozumienia do tego, gdzie aktualnie się znajdujecie. Także zdecydowanie widać, że musicie tutaj wprowadzić jakieś nowe akcje. Co jeszcze? Tak, zdecydowanie, kochani. Powraca cały czas ta energia. Także musisz mieć czas, zanim podejmiesz jakąś decyzję. Nie reaguj. Odpowiadaj, przemyśl pewne rzeczy, zanim podejmiesz decyzję. Jest tutaj ogromna potrzeba wprowadzenia balansu, jeżeli chodzi o Twoje priorytety. Kiedy i jakie decyzje podejmować, tak? Aby nie robić pewnych rzeczy pod wpływem emocji, złości, aby pewne rzeczy przemyśleć tak, jak należy, zadbać o siebie, zregenerować siebie i dopiero wtedy myśleć o pewnych rzeczach na nowo. Czasami pod wpływem po prostu jakiejś takiej rozterki naszej podejmujemy pewne decyzje, których możemy później żałować, tylko dlatego, że w danym momencie czułam się tak, a nie inaczej, tak? Tak jakby tutaj pewne rzeczy, jakby ktoś do czegoś zbyt dramatycznie być może podchodził. W tej chwili jest dobry czas, żeby podjąć działania. Być może, no tak jak mówię, jakaś nowa przygoda,
jakieś ważne zmiany. Co tu trzeba zrobić w tej sytuacji jeszcze? Jakieś ważne porady? Zasługujesz na ten sukces. Zapracowaliście, kochani, na to. Postaraj się spojrzeć na świat z innej perspektywy. Być może jest to dla Was właśnie silne nawołanie, aby wcisnąć pauzę, aby zaczekać, aby się nie śpieszyć. Tak? Cały czas jest cierpliwość, oczekiwanie, zaczekaj. Spokojnie, powolutku. Może potrzebujesz tego czasu, aby zrozumieć, jakie są Twoje wierzenia, jakie są Twoje, nie wiem, zdrowe granice, jakie są Twoje oczekiwania, jakie są Twoje zamiary. Jest tutaj coś, co jest silnie związane z edukacją i moralnością. Być może sami ustalacie tutaj własne blokady, aby postawić jakiś krok, aby coś zrobić, aby być może wyciągnąć rękę do innych z miłością, albo właśnie wręcz przeciwnie, albo aby się chronić, kiedy inni wyciągają do Was rękę, ale wiecie, że nie jest to szczere, ani zdrowe, ani mądre. Także Wy tutaj znacie pewną prawdę. Ważne jest to, żeby słuchać intuicji, a nie ego. Nie tego wewnętrznego głosu, który mówi, bo oni Cię dzięki temu będą lubić, albo bo oni chcą tego, czy oni chcą tamtego. Ty musisz słuchać siebie, czego Ty potrzebujesz. Czego Ty potrzebujesz. Musisz kroczyć swoją wizją, swoją ścieżką i chronić swoje miejsca, swojej przestrzeni. Musisz z odwagą kontynuować to, co sobie założyliście, nie wiem, ustaliliście. Być może spojrzeć, tak jak mówię, z innej perspektywy na pewne rzeczy, żeby być może ochronić się przed czymś, co nie jest dla Was dobre, przed pewnymi ludźmi być może, którzy nie są dla Was dobrzy. Dobrze, końcowy wynik. Co to nam przyniesie? No kochani, także no widzimy, że jeżeli tutaj nie zmienicie czegoś, jeżeli nie wciśniecie pauzy, tak? Jeśli nie wciśniecie pauzy, to wszechświat zrobi to za Was, dlatego że być może utknęliście albo utkniecie w jakimś miejscu. Nie będziecie mogli ruszyć z tego miejsca, dopóki nie zaopiekujecie się sobą. Ktoś próbuje tutaj pewne rzeczy popędzać za wszelką cenę, ale to nie jest dobre. Staraj się zawsze oczekiwać nieoczekiwanego, bo wszystko może się wydarzyć w każdej chwili. Pamiętaj o tym. Czasami nie wiemy o tym, ale czasami pewne rzeczy zmieniają się po prostu w jednej chwili. Postaraj się skoncentrować na swoich celach, na swoich planach, na swoich marzeniach. 256. Sprawdźmy, co to chce nam powiedzieć. 256. Optymizm. Skup się na pozytywach. Twoi aniołowie chcą, abyś z optymizmem podchodził do tego, co ma nadejść. Chociaż ważne jest, aby uznać w życiu zarówno dobro, jak i zło, to aniołowie chcą, abyś dzisiaj poświęcił więcej czasu dobru. W miarę upływu dnia sporządź listę wszystkich wspaniałych rzeczy, które widzisz i doświadczasz, bez względu na to, jak drobne są to sprawy. Także jeszcze zobaczmy sobie 4, 3, 7... 4, 3, 7. Zaangażowanie. Zaangażuj się ponownie. Aniołowie proszą Cię o skupienie i ponowne zaangażowanie się w to, czego zobowiązałeś się na początku swojej podróży. Przyjrzyj się Twoim starym celom, tablicom wizyjnym lub wpisom do dziennika, które zrobiłeś, żeby zacząć zmieniać swoje życie. Pozwól sobie zobaczyć, jak daleko zaszedłeś, dokładnie tak. Tak jakby krok wstecz, żeby zobaczyć, gdzie jesteście dzisiaj, co osiągnęliście. Przestańcie cały czas się popędzać do przodu, że muszę już teraz coś osiągnąć, tak? Jedna ze stref Twojego życia nie funkcjonuje do końca prawidłowo. I aniołowie zachęcają Cię do odpowiedniego rozłożenia czasu, energii i zasobów, żeby osiągnąć potrzebną równowagę. Bardzo możliwe, że zaniedbaliście w którymś momencie jedną dziedzinę swojego życia, aby wspierać inną. I teraz się trzeba tym zająć, tak? Musicie być konsekwentni w tym. Postarajcie się unikać jakichś takich gwałtownych zlotów i upadków. Widać, że tutaj pewne rzeczy się dzieją, musicie się uleczać. Bardzo możliwe, że w Waszym życiu pojawił się brak konsekwencji. I tutaj jest dla Was takie zachęcenie, żeby wybrać tylko jedną z rzeczy, którą
możesz zacząć konsekwentnie dzisiaj robić. Nie dodawaj sobie nowych rzeczy, dopóki nie opanujesz tej jednej i nie wprowadzisz tak jakby tego działania płynnie do swojego życia. Być może chodzi tu o modlitwę. Może chodzi o to, aby nie wiem, więcej rozmawiać ze swoimi aniołami, żeby bardziej prosić je o to, czego potrzebujesz, aby rozmawiać z Bogiem, aby słuchać. Medytacja może być też dla Was fantastycznym rozwiązaniem. Pamiętajcie o tym, że kiedy Wy mówicie do Boga, wtedy Wy w pewien sposób wydajecie polecenia. Kiedy słuchacie, wtedy otrzymujecie polecenia. Dla niektórych z Was może to być silnym nawołaniem, to wyciszenie, aby usłyszeć głośniej, wyraźniej to, co jest Wam przekazywane. Musicie odczuwać wsparcie boskiej interwencji. Musicie zrozumieć, jak to wszystko ukształtowało Twoje życie. Zastanów się, jak zmieniło się Twoje życie od czasu rozpoczęcia Twojej podróży. Być może są tu jakieś ważne wiadomości, które trzeba przekazać. Tak, dokładnie, jakaś ważna prawda, zrozumienie, jasność umysłu. Bądź otwarty na otrzymywanie, na uzdrowienie, na dawanie, tak? Wymiana energetyczna. Co my tu jeszcze mamy? Bardzo możliwe, no tak jak mówię, że gdzieś tutaj te pewne rzeczy się odkładają w czasie. Być może obwiniacie kogoś albo macie jakieś wątpliwości. Bardzo możliwe, że jest to związane z Waszymi wierzeniami wobec siebie. Musicie mieć odwagę, aby coś tu zrobić, aby z czymś podziałać, aby podjąć jakąś decyzję. Jest tutaj brak równowagi w jakiejś być może relacji albo jakieś głupie działania, śmieszne akcje. Być może jakaś separacja w relacji. Pamiętaj o tym, że to, o czym myślisz, realizuje się w Twoim życiu. Także przywiązuj uwagę do tego, o czym myślisz. Gdzie wysyłasz swoją energię? Postaraj się opanować swoje umiejętności i zdolności kreowania. Musisz mieć pewność siebie, tak? I być kreatywnym w tym, co chcesz przyciągnąć do swojego życia i co chcesz osiągnąć. Co jeszcze dla Was? Przygotuj się, zacznij planować, tak? Czas, żeby odnaleźć inspirację i podjąć konkretne akcje. Słuchaj swojego wewnętrznego głosu i postaraj się odpuścić pewne rzeczy, które z Tobą już nie rezonują. Musisz coś tutaj odpuścić, coś, co Ciebie wypala, coś, co Ciebie stresuje bardzo, jakieś bloki, jakieś frustracje, jakąś, nie wiem, presję, którą na siebie nakładacie, że coś trzeba teraz, tu i natychmiast. Bardzo możliwe, że musicie gdzieś tutaj bardziej być większym liderem w Waszym życiu, tak? Być może w pracy, być może wykonujecie tutaj jakąś pracę i czas, aby wykazać się swoimi umiejętnościami liderskimi. Staraj się znaleźć pracę pomiędzy... pracę. Och, równowagę pomiędzy pracą a życiem rodzinnym. Dla niektórych z Was być może poświęcacie bardzo dużo czasu na Waszą pracę. I tutaj pewne rzeczy tak jakby jest silnie nawoływane, aby coś, nie wiem, zaprzestać albo aby coś... Tak, dokonywanie zdrowych wyborów, kochani. Pamiętajcie o tym, że wzrost zawsze mówi o tym, że coś pozostawiamy za sobą. Także trzeba tutaj podjąć jakieś zdrowe wybory. Musisz odnaleźć równowagę w swoim życiu i w swoim sukcesie. I pamiętaj o tym, że to Ty manifestujesz do swojego życia to, co chcesz. Więc jeżeli koncentrujesz się na ciężkich rzeczach, na tym, czego się boisz i trzymasz się kurczowo pewnych rzeczy, bo wydaje Ci się, że wyłącznie to może Ci dać spełnienie, tak? A jest to coś, co Ciebie po prostu przeciąża i nie dajesz rady tego dźwignąć, bo pod koniec dnia po prostu nie masz siły, no ledwo zipiesz, no to zastanów się, co jest faktycznie Twoim priorytetem, czy to naprawdę jest to, czego w życiu chcesz? Co jest Twoim spełnieniem? Co da Ci spełnienie? Czego potrzebujesz w swoim życiu? Daj sobie opiekę, otuchę. Pamiętaj o tym, że to, co Ty uważasz, że na to zasługujesz, na to zasługujesz. Także trzeba być może podjąć tutaj jakąś ważną decyzję, podjąć akcję i z odwagą ruszyć naprzód, tak? Zrozumieć, jakie są Twoje wierzenia i jakie tutaj są być może jakieś blokady, tak? Które są być może dla Ciebie zbyt toksyczne, być może limitujecie się, jakieś toksyczne myślenie o czymś, być może myślenie o przeszłości, o czymś, co się zakończyło, o
przeszłej wersji Was. Dla niektórych z Was może to mówić o żałobie. Możecie opłakiwać kogoś, kogo straciliście. Być może w momencie, kiedy straciliście kogoś, wiele rzeczy w Waszym życiu zaczęło się, nie wiem, tak jakby... Być może ktoś ma 53 lata, 55, być może między 55 a 53 rokiem życia się tutaj wydarzyły pewne rzeczy. Coś mogło trwać 9 lat. Sprawdźmy, co to znaczy, bo te numery są bardzo symboliczne. Samokontrola. Reaguj odpowiednio. Tkwi w Tobie moc przejęcia kontroli nad swoimi reakcjami w każdej sytuacji. Aniołowie wzywają Cię, abyś poczuł się pewnie i wierzył w swoją zdolność do odpowiedniego reagowania na wyzwania, które stoją przed Tobą. Powtórz dzisiaj kilka razy taką mantrę. Mam kontrolę nad tym, jak reaguję. Tak jak było wspominane, kochani. Nie reakcja. Nie reakcja, a odpowiedź. Musicie mieć w sobie właśnie tą siłę samokontroli, aby nie pozwolić sobie na pewnego rodzaju uruchomienie, na prowokacje, tak? Jest tu wymagana ważna zmiana. Kiedy prosisz o to, czego chcesz, Twoi aniołowie Ci to dają. Także ten czas nadchodzi i aniołowie mówią Ci, że Twoje prośby są traktowane poważnie. Oddaj się medytacji z rękami na czakrze korzenia, czyli na podstawie kręgosłupa i powtarzaj mantrę: jestem gotowy na to, co będzie dalej. Jestem gotowa na to, co będzie dalej. Także trzeba być może tutaj jakieś nowe podejście do tej sytuacji odnaleźć. Pamiętaj o tym, że życie jest teraz ciężkie, ale będzie łatwiej. To, co najgorsze, masz już za sobą. Trzeba tylko pozwolić sobie wyjść z tej sytuacji i dostrzec te blokady, tak? Te blokady, bo dopóki tego nie zrobicie, no to cały czas będzie coś stało na Waszej drodze. Pamiętaj o tym, że cały czas możesz zrobić jeden mały krok naprzód. Każdego dnia możesz zrobić coś małego, co wniesie postęp do Twojego życia. Nie musisz czekać, tak? Biernie się przyglądać. Dobrze, kochani, zobaczmy sobie w takim razie na Wasze pytania. Mam nadzieję, że już macie pytanko gotowe, wiecie, co, o co chcecie zapytać. Jeśli nie, no to teraz jest najlepszy moment na to, aby się zastanowić nad tym. Ja tutaj wyciągnę dla Was jeszcze jakąś dodatkową... O, tutaj sobie zobaczmy. Co tutaj dla Was jeszcze najważniejszego? Czakra serca, tak? Czyli być może jest tutaj pewna blokada w związku z Waszym poczuciem wartości siebie, pewności siebie, być może w pewien sposób odrzucenia czymś, co się wydarzyło w przeszłości. Trzeba zadbać o siebie, dać sobie miłość przede wszystkim, wprowadzić jakieś nowe, zdrowe, ekscytujące zmiany do swojego życia. Harmonia, równowaga. Więcej radości w waszym życiu, więcej przyjemności, więcej zaufania w to, gdzie jesteście teraz. Co jeszcze? Jest tutaj coś, co jest związane z Waszym dostatkiem. Bardzo możliwe, że dbając o siebie, otwieracie się na więcej dostatku w swoim życiu. Płodność. Dla niektórych z Was tutaj próbujecie też zamanifestować do swojego życia jakieś nowe początki. Czego najbardziej pragniesz? Co możesz zrobić? Co sprawia, że nie wykonujesz jakiegoś kroku? Możesz wprowadzić jakąś ważną zmianę, możesz coś zrobić i prawdopodobnie to w Twojej głowie kłębi się już od dłuższego czasu, tak? Bardzo możliwe, że myślisz o czymś regularnie, nie możesz spać po nocach przez to. Jest tu coś, co po prostu krzyczy od wewnątrz. Coś, co chce wykreować pewien tak jakby cel, cel swojego istnienia, jakiś ból, tak jakby do przekształcenia, ale mam ciary, ale mam gęsią skórę, Bardzo możliwe, że możecie coś zrobić, że możecie wprowadzić jakąś ogromną zmianę w czyimś życiu. Może to być też mała zmiana, ale jest to coś, co wprowadzi dla tej osoby wielką zmianę. Postaraj się mieć w sobie więcej wdzięczności za to, gdzie jesteś teraz, za to, co masz, czym się otaczasz, za możliwości. Ponownie, kochani, mamy
Ho, dla niektórych z Was będzie tutaj coś, co jest związane z płatnością. Być może w tej chwili staracie się bardziej słuchać właśnie intuicji, swojego wewnętrznego głosu, więcej wdzięczności, więcej delikatności wobec siebie. Może to być dla Was również silnym nawołaniem, aby zrozumieć, co Was blokuje. Dlaczego nie potraficie otworzyć się być może w pełni na miłość. 47, sprawdźmy, co to znaczy. Prokrastynacja. Bierz się do pracy. Bardzo możliwe, że dokładnie to, co odkładasz, właśnie musisz zrobić. Twoje niułowie dają Ci hart ducha, abyś mógł wykonać zadanie sprawnie i bez rozpraszania się. Kilka razy w ciągu dnia powtarzaj mantrę. Mogę zrobić wszystko. Potem zabieraj się do pracy. Także być może trzeba tutaj określić swoją intencję. Bardzo możliwe, że jest to dla Was taka wskazówka, że wkraczacie na lepszą drogę, na jakieś jaśniejsze ścieżki. Być może trzeba zapisać jakąś konkretną intencję, która odzwierciedla Twoje autentyczne ja. Umieść ją w jakimś miejscu, w którym będziesz ją często widywać. Coś, co będziesz sobie często przypominać. Być może jest tutaj coś, jakieś takie... Tak, dokładnie wiedziałam. Coś, co jest związane z Waszą relacją, kochani, albo z relacjami, którymi się otaczacie. Wydaje mi się, że to chodzi o relację miłosną, romantyczną. Tak, mamy romantyczną miłość i coś, co jest związane z Waszą czakrą podstawy. Być może uświadamiacie sobie, jakie tutaj macie blokady odnośnie... Nie wiem, może to być związane z płodnością, może to być związane z wyrażaniem siebie, może to być związane z bliskością między dwojkiem ludzi. Jest tutaj jakaś ważne zrozumienie czegoś. Bardzo możliwe, że zmieniacie swój sposób patrzenia na pewne rzeczy. Bardzo możliwe, że często myślicie o negatywnych rzeczach. Koncentrujecie się na negatywnych rzeczach. Wiele to może zaburzać w Waszym życiu. Mamy, kochani, już 3 czakry nam się pojawiły, tak? Także gdzieś ten przepływ jest zablokowany. Trzeba coś zrobić, aby to pobudzić. Dla niektórych z Was może być tutaj zablokowana energia kreowania, płodności, dostatku. Musicie o siebie zadbać, kochani. To jest dla mnie, to jest dla Was najważniejsze zawołanie w tej chwili. Aby zadbać o siebie, aby przestać się wstydzić swojej prawdy, swoich potrzeb, czego Ty potrzebujesz. Być może trzeba tutaj o pewnych rzeczach powiedzieć głośno, jasno i wyraźnie. Być może poświęcacie na coś zbyt wiele czasu. Dla niektórych z Was jest to związane z pracą na pełen etat. Dobrze, kochani, czas na pytania. Mam nadzieję, że Wasze pytanko jest już gotowe. Jeśli nie, to włączcie pauzę. Gdy pytanie się pojawi, to włączcie ponownie play, aby usłyszeć, jaka jest odpowiedź na Wasze pytanie. Prosimy o 3 karty w odpowiedzi na pytanie naszych wodniczków. Ok. Zaczekaj, tak? Także ta pauza nie bez powodu. Co jeszcze? Odpuść. Także odpuść pewne rzeczy, zaczekaj, bo pojawią się tutaj wielkie i szczęśliwe zmiany. Nie! To nie jest to, o czym myślisz. Wielkie, szczęśliwe zmiany. Także są tutaj, kochani, no, jakieś... Zaraz zobaczymy, zajdziemy sobie trochę głębiej w tą energię. Dowiedzmy się, co tu jeszcze chce nam to powiedzieć. Zaczekaj. Dlaczego? Chwila ciszy. Te wiadomości tak pięknie nam się pokrywają, niesamowite. Spędź chwilę w samotności. Odpoczywaj, medytuj i rozmyślaj. Potrzebujesz się uleczyć w tej chwili. Potrzebujesz zadbać o siebie. Uzdrowić się, uzdrowić swoje ciało, uzdrowić swoją duszę. Pozwól, żeby wszystkie zmartwienia odeszły. Wejdź całym sobą w strefę ciszy. W ten wir spokoju, gdzie nie dochodzą problemy tego świata. Nadszedł czas na spokój, na ciszę, więc ciesz się nim w samotności, w swojej wolnej przestrzeni. Anioły Ci pomagają się zregenerować i nabrać sił. Nie próbuj teraz podejmować żadnych decyzji. Pozwól odpocząć swojemu umysłowi. Wkrótce ponownie poczujesz się gotowy i wtedy będzie odpowiedni moment na to, żeby działać. Jednak teraz musisz się uspokoić. Musisz uspokoić swoje myśli i po prostu odpocząć. Wyjedź w jakieś ustronne miejsce albo... Nastaw się bardziej na słuchanie niż na mówienie.
unikaj hałasu, medytuj, wyciszaj się. Jesteś w tej chwili bardzo wrażliwy, także musisz dać sobie przestrzeń na to, aby się uleczyć. Odpuść. Co tu należy odpuścić? O czym nam to chcę powiedzieć jeszcze? Ćwiczenie czyni mistrza. Poprzez codzienne ćwiczenia doskonalisz swoje zdolności i talenty oraz wzmacniasz wiarę w siebie. Dla niektórych z Was może to mówić o wprowadzeniu ćwiczeń, o tym, aby być w tym asertywnym, aby trzymać się wyznaczonego celu. Może to mówić o tym również, aby afirmować, tak? Aby być konsekwentnym w afirmowaniu lepszej przyszłości, lepszego jutra. Pozytywne afirmacje mogą wzmocnić Twoją pewność siebie i wiarę, które są podstawowym i magicznym składnikiem urzeczywistnienia Twoich marzeń. Także jest to być może dla Ciebie wiadomość, żeby odmawiać albo czytać jakieś pozytywne afirmacje po to, żeby zwiększyć swoją wiarę, optymizm i skuteczność w osiągnięciu Waszych marzeń, upragnionych rezultatów, tak? Także postaraj się rozpoczynać dzień od takiego, nie wiem, jakiegoś pożytecznego zajęcia, rytuału, na przykład od modlitwy, medytacji czy przeczytania kilku stron jakiejś podnoszącej na duchu książki. Rozpocznij swój dzień tak, jak należy i zakończ ten dzień tak samo. Pamiętaj, że aby zaprogramować również swój umysł przed tym, kiedy położycie się spać, tak? Także należy się wyciszyć, zaprogramować na odpowiednie wibracje, tak? Na odpowiednie frekwencje. Musisz być nastawiony pozytywnie na całe Twoje życie. Na to, co będzie, na to, co do Ciebie idzie. Rezultat sytuacji, o którą pytasz, zależy wyłącznie od Twojego optymizmu. Także pilnuj, żeby słowa, które wypowiadasz, czy rzeczy, którymi się inspirujesz, były pozytywne i związane z Twoimi pragnieniami, a nie z Twoim strachem, tak? Jednym z powodów, dla których gdzieś tutaj ta sytuacja się pojawia, jest nawołanie Was do asertywności większej, tak? Także tak, człowiek asertywny jest przeciwieństwem człowieka agresywnego. Tak, człowiek asertywny szanuje prawa każdego człowieka, tak samo jak i swoje własne prawa i potrafi ustalać zdrowe granice. Dlatego też współpraca z asertywnymi osobami jest łatwa, ponieważ zawsze wiesz, na czym stoisz, tak? I Twoja obecna sytuacja wymaga od Ciebie asertywności. Wypowiadaj swoją prawdę z miłością, pozbądź się jakichś niezdrowych, utartych schematów komunikacji z innymi osobami. Może czas, żeby przeczytać jakąś książkę albo wziąć udział w warsztatach związanych z asertywnością. Polecam w tym temacie Rowińską. Rowińska jest świetna, jeżeli chodzi o asertywność. Fajny motywator też, jeżeli chodzi tutaj o taki biznes, o pracę, o konkretne działania, tak? O konkretne zdrowe granice również. Także być może, nie wiem, trzeba tutaj odmówić jakiejś prośbie. Być może ćwiczyć tą cechę, kiedy mówić tak, kiedy mówić nie. Musicie być wierni sobie i swoim wartościom przede wszystkim, tak? Być może trzeba powiedzieć komuś nie. Być może zadajecie sobie pytanie, co należy zrobić, to może mówić o tym, że zdrowe granice mówią nie. O czym nam mówi nie? Zobaczmy. No zobaczcie. Tak, wróć na łono natury, zadbaj o siebie. Musisz wyjść z ukrycia i myśleć przede wszystkim pozytywnie, bo pozytywne myśli przyciągają do Ciebie pozytywne działania. Dla niektórych z Was ostatnie czytanie dla kolektywu może być też bardzo rezonujące. Bardzo możliwe, że jest tutaj jakaś sytuacja związana z jakimś mężczyzną w Waszym życiu. Może to być ojciec, mąż, brat, syn, nie wiem, jakiś przyjaciel, partner, kolega, ktoś znajomy być może z pracy. Tutaj tak jakby zakończacie coś. Oczyszczacie swoją przestrzeń. Staracie się skoncentrować na swoich mocnych stronach, na priorytetach i ruszacie. To jest dla Was najsilniejszym nawołaniem, aby ruszyć z miejsca, aby skoncentrować się na tym, dokąd idziecie i czego chcecie, czego potrzebujecie, aby być tą najsilniejszą wersją siebie. Być może jest tutaj, dla niektórych z Was mam tutaj żona, matka, siostra, córka, ojciec, brat, mąż i syn i mam tutaj płodność, tak? Bardzo możliwe, że jest tutaj jakieś i yoga, tak? Czyli wprowadzenie równowagi, działań, być może jakichś ćwiczeń. Bardzo możliwe, że musicie wprowadzić równowagę w relacjach, ale również po prostu zaopiekować się sobą, tak? Yoga też jest właśnie taką, pomaga nam zrównoważyć to czakry, także to też może być dla Was bardzo pozytywne. Wielkie, szczęśliwe zmiany, co my tu mamy? Medytacja przyniesie odpowiedź.
Medytacja przyniesie odpowiedź, tak? Asertywność, po raz kolejny. Także mamy dwa razy asertywność. Potrzebujesz uziemienia. Tą sytuację można uzdrowić łagodnie i z miłością, tak jak o to prosisz. Jednak wymaga ona również Twojej siły i prawdomówności w relacjach z innymi uczestnikami tej sytuacji. Szczerze przedstaw swój punkt widzenia, a anioły wesprą Cię i natchną Twoje słowa siłą. Także asertywność jest tutaj, krzyczy. Coś jeszcze w związku z tymi szczęśliwymi zmianami, asertywnością, nie ma czym się martwić. Ta sytuacja dotyczy prawdopodobnie jakiegoś związku. Twoją najważniejszą relacją jest związek z samym sobą oraz z Bogiem, a wszystkie inne wyrastają właśnie z tej. Chcąc przyciągnąć, uzdrowić lub zrównoważyć jakąś relację, zacieśnij związek z samym kochającym Stwórcą. Kiedy poczujesz się bezpieczny i kochany, Twoje pozostałe związki rozkwitną. Także pozwól sobie na to, aby poczuć się bezpiecznie. Wszystko znajduje się pod doskonałą kontrolą boskiej opatrzności i wszechobecnego porządku. Dzięki myślom i uczuciom pełnym miłości ta sytuacja zostanie rozwiązana w najlepszy możliwy sposób, bez wysiłku. Bardzo możliwe, że musisz mieć tutaj zaufanie w jakiejś sytuacji w związku z ślubem. Ślub, związek. Zaraz jeszcze powiem Wam coś więcej na temat tego związku. O czym to chcę powiedzieć, bo coś mi się wydaje, że tu jest jakieś ważne przesłanie na ten temat. Sprawdźmy jeszcze sobie, czekajcie kochani, gdzie ja mam tą książkę, 107. Och, wszystko naraz, ale sprawdzajmy, co to jest. Ogarnij swój strach. Poczuj się komfortowo w swoim wnętrzu. Obawy związane z realizacją celów są normalne. Twoi aniołowie chcą, abyś oswoił te uczucia. Z czasem zobaczysz, że lęki nie muszą Cię kontrolować. Choć być może nie odchodzą, tak? Ale nie mają nad Tobą przewagi. Zapisz swoje obecne obawy i zastanów się, jak rzucić im wyzwanie na różne sposoby. Okej. Okay. Być może jest to coś związanego właśnie z tymi związkami, kochani. A więc ta karta sygnalizuje, że wchodzisz w pozytywniejszą fazę swoich związków. Jak wskazuje obraz na tej karcie, tak, pokażę Wam ją z bliska, anioł wyszedł z lasu i wkracza na teren przepełniony światłem i pięknem. Przedstawiony tutaj anioł jest po to, aby Cię wspierać. Możesz przekazać jemu wszystkie zmartwienia. Musisz jeszcze tylko troszkę poczekać, a wszystko się spełni. Odpowiedź na zadane pytanie znajdziesz w swoich związkach. Zaufaj temu, co czujesz w kwestii swojego obecnego związku i podejmuj stosowne działanie. Anioły pomagają Ci stworzyć wspaniały nowy związek. Otaczaj swój obecny związek światłem, miłością i aniołami. Bardzo możliwe, że w Twoim obecnym związku zachodzi pozytywna zmiana. Dla niektórych może to mówić o zdrowym zakończeniu. Także zobaczmy, co jeszcze, kochani, dla Was od Archanioła Michała. Będę kończyć, bo bateria mi tutaj już pada. A więc wybacz samemu sobie, nie zrobiłeś nic złego. Zaufaj, że wszystko odbywa się dokładnie tak, jak należy. Pozwól sobie oddalić od siebie wszelką winę i wybacz samemu sobie. Pozytywne myślenie przynosi pozytywne rezultaty. Dokładnie, także tak jak cały czas macie tutaj optymizm, to jest zależne tylko i wyłącznie od Was. To, co myślicie, to przyciągacie. Jeżeli myślicie negatywnie, no to możecie się spodziewać takich rzeczy w swoim życiu. Także to jest zależne tylko i wyłącznie od Was. Jesteście strzeżeni, jesteście chronieni, więc zaufajcie, że wszystko jest w porządku. Ta sytuacja zmierza do rozwiązania. I tutaj jest dla Was modlitwa. Powierzam Ci wszelkie obawy, troski, myśli w zamian za prawdziwy spokój w każdej sytuacji. Dziękuję Ci za rozwiązanie i tutaj możecie podać konkretną sytuację w boski i doskonały sposób. Tak? To są modlitwy do Archanioła Michała. Musicie zaufać przede wszystkim w to, że wszystko jest już w porządku i że jesteście bezpieczni, żeby się wyrażać, żeby mówić o tym, co czujecie. Musisz iść naprzód, nie możesz się bać, nie możesz blokować siebie i tego, co czujesz. Co jeszcze? Dobrze, jest tutaj jakaś sytuacja być może związana z małżeństwem. Jestem aniołem opiekuńczym związków małżeńskich i właśnie teraz jestem przy Tobie. Bardzo możliwe, że jest tutaj jakaś sytuacja związana z dziećmi.
Twoje dzieci na ziemi i w niebie są szczęśliwe i znajdują się pod dobrą opieką Boga i aniołów. Przeczytam Wam, kochani, znaczenie tych kart, bo będzie to dla Was też chyba ważne. 54, być może ktoś ma 54-55 lat. A więc wzywałeś Boga, aby pomógł Ci w kwestiach małżeńskich albo partnerskich, a On posłał anioła Daniela, żeby stanął po Twojej stronie. Jest tutaj po to, aby pomóc Ci wypełnić sens Twojego małżeństwa. Bóg i anioł Daniel chcą natychmiast odpowiedzieć na Twoje modlitwy. Po pierwsze, pomoże Ci wyleczyć wszelkie rany z przeszłości związane z małżeństwem. Prosi Ciebie o to, abyś w ciszy powierzył Mu wszelkie cierpienia związane z Twoimi rodzicami. Wyrzuć z siebie negatywne uczucia na temat małżeństwa, które mają źródło w okresie dzieciństwa. A następnie połóż dłoń na swoim sercu i poproś o ukojenie. Oddychaj głęboko. Pozbądź się wszelkiego skrywanego bólu, gniewu, jaki czujesz do swojej pierwszej miłości. Jeśli uwolnisz swoje serce od tej trucizny, wtedy poczujesz się wolny. Pozbądź się bólu związanego z byłymi partnerami. Pozwól, aby Bóg i anioły uleczyli Twoje serce z zastarzałych ran, abyś mógł cieszyć się swoim nowym małżeństwem, swoim szczęśliwym życiem. Musisz zostawić przeszłość za sobą, żeby uniknąć powtórzenia bolesnych błędów, tak? Także jesteście tutaj nawoływani, aby otworzyć swoje serce na miłość i w pełni cieszyć się pięknem miłości małżeńskiej. I mamy tutaj jeszcze opal. Opal. Być może ktoś jest urodzony 78 lub 79 rocznik. Idź na całość. O, to nie to, kochani. Dlaczego? Widocznie mam to przeczytać. Nie musisz już tracić czasu na orientowanie się w tej sytuacji. Możesz zaufać swoim odczuciom. Anioły Cię prowadzą. Podziel cały proces na mniejsze etapy. Nie, aby nie poczuć się przytłoczonym. Dokładnie, to jest ten ciężar, tak? No, tak jakby postaraj się podzielić to wszystko na mniejsze zadania, na mniejsze kroczki. Następnie wypełniaj każde zadanie krok po kroku w regularnych odstępach czasu. Już wiesz, co masz robić w tej sytuacji. Zdecydowałeś się działać, także musisz tylko w tym wytrwać jeszcze, tak? Anioły są przy Tobie, wspierają Cię, wspierają Twoje postanowienia. Chociaż na Twojej drodze czeka Cię ciężka praca, albo jakieś zawirowania emocjonalne, to Twój trud naprawdę się opłaci. Wkrótce poczujesz się lekko na duchu, poczujesz się, jakbyś się unosił w powietrzu, muskany delikatnym powietrzem wiatru. Ale czasami będziesz być może miał wrażenie nawet, że Twoje emocje biorą górę. Możesz też czuć się zbyt zmęczony, żeby podjąć jakiekolwiek działania. Dzieje się tak dlatego, że nie jesteś pewien swoich racji, tak? Jakieś nieuzasadnione poczucie winy może skutecznie pozbawić Cię energii i szczęścia. Wtedy właśnie należy wezwać na pomoc anioły, żeby umocniły Twoją wiarę. Zauważ, jak z każdym Twoim krokiem pojawiają się nowe możliwości. To kolejny dowód na to, że podjąłeś najlepszą dla siebie decyzję. Oraz opal. 82 rocznik być może, 83 rocznik. Twoja troska o dzieci została zauważona. Tu w niebie anioły, Bóg, wszelkie istoty światła rozumieją Twoje zmartwienie, dlatego otaczają duszę i ciała Twoich dzieci troskliwą opieką. Nadszedł czas, żebyś polecił swoje dzieci Bogu i zrozumiał, że On jest ich prawdziwym Ojcem. Bóg jest miłością, która nie osądza ani się nie złości. Nigdy nie mógłby opuścić Ciebie ani Twoich dzieci i nie chce tego. Czuję emocje, silne emocje. Jako jeden z aniołów stróżów Twoich dzieci, opal, troszczy się o nie bez wytchnienia. Nigdy nie przestaje nad nimi czuwać, ponieważ gdy na nie patrzy, widzi w nich Bożą światłość. Widzi w nich doskonałość, dobroć i niewinność. Spójrz na swoje dzieci anielskimi oczami, a pozwoli Ci to w pełni ujrzeć ich miłość i światłość. Pamiętaj o tym, że jesteś kochany. Twoje dzieci również są kochane. Jesteś światłością, pamiętaj o tym. Pamiętaj o tym też, że Twoje dzieci Ciebie kochają. Czy to w niebie, czy na ziemi. Jest tutaj jakaś sytuacja do uleczenia.
Jest to coś, co jest mocno emocjonalne prawdopodobnie dla kogoś. Bardzo możliwe, że uzdrawiacie się tutaj po jakiejś sytuacji. Być może była tutaj jakaś ważna sytuacja, która musiała spełnić tą swoją rolę w Waszej przemianie. Być może ma to związek z komunikowaniem się lub sztuką, wyrażaniem. Musisz zacząć w jakiś sposób wyrażać siebie i wprowadzić pokój do swojego życia, ukojenie. I pamiętaj, żeby przed podjęciem jakiejś ważnej decyzji zastanowić się, które rozwiązanie bardziej zbliży Ciebie do Twojego boskiego przeznaczenia, a co Ciebie od niego oddali. Być może obecne warunki nie są sprzyjające i trzeba po prostu poczekać albo rozważyć inne opcje. Poprosić po prostu anioły o wskazówki, pomoc i pocieszenie. W tej chwili cierpliwość jest dla Was najważniejsza. Musicie po prostu zaczekać, musicie zdobywać teraz wiedzę, uczyć się, zbierać informacje, uleczać się, zadbać o siebie i cieszyć się po prostu z tego czasu, że możecie być w takim stanie, możecie być w takim momencie. Także staraj się mieć więcej zaufania i miej nadzieję. Bo wszystko ułoży się najlepiej, jak to możliwe, ale no, Twoja nadzieja, Twoje pozytywne myśli są tutaj tak jakby głównym źródłem manifestacji tego, co się ma tutaj wydarzyć. Dobrze, kochani. Na koniec weźmy sobie tutaj jeszcze dla Was jakąś pozytywną poradę, wskazóweczkę, co tu jeszcze dla Was nam się pokaże. Pozwól sobie cieszyć się życiem. Pamiętaj o tym, że to, co na zewnątrz, jest tym, co jest wewnątrz. Więc jeżeli czujesz się niekomfortowo z tym, co jest na zewnątrz, przyjrzyj się, co się dzieje wewnątrz. Trzeba komuś coś przebaczyć, kochani. To jest niezbędne do uleczenia, do uzdrowienia, do przemiany, do transformacji, na którą oczekujecie. Zadbaj o swoje ciało. Wprowadź zdrowsze nawyki żywieniowe. Jesteś idealna, czy idealny, dokładnie tak, jak jesteś. Także być może pracujecie tutaj nad sobą, być może potrzebujecie poprosić kogoś o pomoc. Pamiętajcie o tym, że prośba o pomoc jest oznaką siły. Jest oznaką mocy, a nie słabości. Otaczaj się ludźmi, na których możesz polegać. I postaraj się celebrować swoje sukcesy, na które zasługujesz, tak? Przywiązujcie też uwagę do znaków, bo być może pojawia się w Waszym życiu wiele synchroniczności i pozwólcie cieszyć się sobie swoją osobowością, tym, kim jesteście. Dajcie upust swojej prawdzie, swojej osobowości, temu, kim jesteście tak naprawdę. Przestańcie blokować się i wstydzić. Odpuść po prostu, odpuść, przestań wszystko kontrolować i się zrelaksuj troszeczkę. Pozwól, żeby to świat przejął pewne rzeczy, aby to ludzie mogli się zająć pewnymi rzeczami, a Ty teraz zadbaj o siebie. Postaraj się wykreować swoje własne szczęście. Wykreuj swoją nową rzeczywistość. Dbaj o siebie. Dbając o swoje ciało, dbasz o swoje życie. Dobrze, kochani, dziękuję Wam serdecznie za dziś. Mam nadzieję, że te wiadomości z Wami w jakiś sposób tutaj rezonowały, że coś Wam podpowiedziały, że wiecie, co macie dalej robić, że otrzymaliście tu najważniejsze wskazówki, podpowiedzi i informacje. Jeżeli była tutaj jakaś Wasza podpowiedź, jeżeli odebraliście tu swoje energię i cokolwiek tu z Wami rezonowało, to kochani, koniecznie pozostawcie komentarz, który kocham czytać, pozostawcie lajka, bo to ma ogromny wpływ na rozwój tego kanału i koniecznie subskrybujcie, jeżeli chcecie tutaj powrócić i nas nie zgubić. Dziękuję Wam serdecznie, do usłyszenia i do zobaczenia kolejnym razem. Pozdrawiam Was, buziaczki. Pa, pa!